Po kilku miesiącach przerwy od zakończenia dużego projektu Europejskiego Obszaru Gospodarczego Funduszy Norweskich, gdzie parafia odrestaurowała mur zewnętrzny okalający całą enklawę Kościoła Pokoju, gdzie plebania została wyremontowana i przeznaczona na Dolnośląski Instytut Ewangelicki, gdzie możemy znowu słyszeć wspaniałe, duże organy szlaga w Kościele Pokoju, a przy tej okazji została odrestaurowana cała empora organowa. Przyszedł czas na kolejne prace we wnętrzu Kościoła Pokoju. Parafia co roku składa w ramach konkursów do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekty dotyczące renowacji wnętrza kościoła i otrzymujemy rzeczywiście dofinansowanie, ale stopień i wysokość tego dofinansowania jest taka, że można tylko i wyłącznie pewne nieduże części w kościele restaurować i to trwałoby dziesiątki lat. Więc potrzeba była znalezienia takiego projektu, takiego programu, który pozwalałby również turystom odwiedzającym Kościół Pokoju zobaczyć, że rzeczywiście ten kościół jest konserwowany, jest restaurowany, że coś w nim się dzieje, a przede wszystkim, że jego wewnętrzna i zewnętrzna struktura są zabezpieczane i zachowane. Pojawiło się coś nowego na horyzoncie, mianowicie został rozpisany duży projekt, program operacyjny Infrastruktura i Środowisko, gdzie można było pozyskiwać duże środki na również konserwację obiektów zabytkowych. Parafia w takim konkursie wystartowała. Pierwsze podejście było niestety, ale spalone, nie udało nam się uzyskać dofinansowania, popełniliśmy niewielkie błędy, ale potem szybko skorygowaliśmy to, co zostało źle zrobione i w drugim już rozdaniu uzyskaliśmy jedną z najwyższych punktacji i otrzymaliśmy dofinansowanie na restaurację wnętrza Kościoła Pokoju w wysokości niemalże 17 milionów złotych. To jest 85% całego przedsięwzięcia, ponieważ beneficjent musi dołożyć do tego 15%, czyli około 3 milionów. Tak więc projekt zamknie się kwotą około 20 milionów złotych. Jesteśmy w tej chwili po bardzo skomplikowanej i trudnej fazie wyłaniania wykonawcy, po fazie przetargowej i rozpoczynamy za kilka dni już takie bardzo konkretne prace we wnętrzu Kościoła Pokoju. Pytanie oczywiście jest podstawowe, na czym te prace będą polegały? Otóż jeżeli Państwo wejdziecie do kościoła od głównej strony, głównego wejścia, pod halą ślubów, to wtedy zobaczycie Państwo taki charakterystyczny punkt w kościele, mianowicie ambonę. Ta ambona została już odrestaurowana, ale chodzi mi o tą całą część wokół ambony, o tak zwaną halę polną, halę polową, która znajduje się pomiędzy instrumentem organowym a ołtarzem Kościoła Pokoju. To jest cała zachodnia część kościoła. Dlaczego ta strona będzie restaurowana? No, dlatego, że ona jest najbardziej zdegradowana pod względem zachowania, pod względem struktury. To, co było też naszą myślą, naszą ideą, to nie tylko konserwacja poszczególnych elementów, ale w 100% renowacja tego miejsca, tak żeby już do niego po prostu w najbliższych latach nie wracać. Tak więc będziemy zaczynać od posadzek, od słupów, filarów, od mieczy u góry, od detali, od poszczególnych elementów, które są niesłychanie zdegradowane pod względem konserwatorskim i gdzie te warstwy malarskie, warstwy rzeźbiarskie będziemy próbowali odtworzyć i które za 2-3 lata nabiorą pełnego blasku.
Oczywiście kościół będzie cały czas czynny dla osób zwiedzających, niemniej jednak będą pewne utrudnienia, ale myślę, że Państwo będziecie mogli zobaczyć, jak postępują prace, jak zmienia się kościół, jak pięknieje, w jaki sposób te pieniądze są sensownie wydawane. Bardzo serdecznie zapraszamy nie tylko do zwiedzania Kościoła Pokoju, ale również do tego, żeby patrzeć, jak kościół pod wpływem prac konserwatorskich się zmienia. Serdecznie do Świdnicy zapraszamy. Dla miasta Świdnicy to wielka satysfakcja, iż wniosek Kościoła Pokoju o dofinansowanie został tak wysoko oceniony i to dofinansowanie rzeczywiście jest już realną rzeczą. Ale pomiędzy kwotą dofinansowania a kwotą, całkowitą kwotą realizacji projektu jest oczywiście różnica. Ta różnica wynosi około 3 milionów złotych. Jest to tak zwany wkład własny, który parafia musi uiścić, aby móc realizować całość projektu. Ze swojej strony deklaruję, że tak jak przy poprzednich projektach, miasto Świdnica włączy się aktywnie, finansowo, również w realizację tego, co jest planowane. Na pewno będzie to kwota co najmniej 50%, być może więcej, rozłożona oczywiście w czasie, tak jak całość zadania będzie realizowana, czyli przez kolejne 3 lata będziemy też mieli swój udział, swoją, no, niemałą jednak cegiełkę w tych pracach renowacyjnych, konserwatorskich, które są w tej chwili planowane.